Kapła. Muszę powiedzieć, że jest to parafia świętego Ignacego, jest dla mnie osobiście, nie tylko dla mnie, mówię tutaj dla mojego przyjaciela Wojtka, miejscem szczególnym, dlatego że w tej parafii 30 lat temu Pan Bóg mnie dotykał, powoływał, nawracał, pociągał i dzięki pracy ojców jezuitów właśnie tam w tej parafii jestem tu, gdzie jestem i jestem tym, kim jestem. I kiedy przeżyłem swój okres nastoletni, zadałem sobie pytanie, czy doświadczenie Pana Jezusa, które przeżyłem jako tam młody chłopak, mający lat 17-18, potem okres studiów, czy to jest doświadczenie takie trochę ala harcerstwo? Czy jest pewien okres życia, przez który wchodzę do harcerzy? Ci harcerze mnie czegoś uczą, ale mam już 24 lata, czy 22, czy tam ileś, i z tego doświadczenia wychodzę. Czy też jest to doświadczenie fundamentalne, na którym mogę oprzeć całe moje późniejsze życie. I po refleksji odkryłem, że dane mi to zostało zobaczyć, że doświadczenie spotkania z Panem Jezusem, wtedy jako młody chłopak, jest doświadczeniem fundamentalnym dla mojego życia, na którym chcę i mogę oprzeć swoje życie osobiste, potem życie małżeńskie, życie rodzinne, życie zawodowe. I to się wszystko wydarzyło właśnie w parafii ojców jezuitów, w tym miejscu. Tam ojca nie było. Jeszcze ojca nie było, tak? Ale już Pan Bóg przygotował to miejsce. I takie miejsca w naszym życiu są. No dobrze, ale ja się zawracam głowę. Przechodzimy do tematu. Bardzo serdecznie, słychać mnie? Słychać. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam mówić o rozeznawaniu duchów. Od razu powiem panowie, żaden ze mnie specjalista w tej materii, żeby było jasne. Jeżeli tu jestem, to przypuszczam wielkie włosy, dlatego że pan Mariusz miał szczęście, nieszczęście być u nas na mszy świętej, jak akurat miałem kazanie. I coś minimalnie na ten temat mówiłem. No i widocznie jakoś to mu się spodobało, że potem przyszedł i ku mojemu zaskoczeniu poprosił, żebym coś na ten temat powiedział. Znam mnóstwo innych ludzi, którzy dużo lepiej się na tym znają ode mnie. I to od strony teoretycznej, i od strony praktycznej. No, ale żeby było jasne, to wcale nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia panowie. To też, żebyście się nie martwili, że zupełnie zielony przychodzeń i w ogóle o temacie nie wiem. Natomiast wprowadzam w ten sposób, żeby być może was zachęcić do tego, by może sięgnąć do jakichś opracowań w tej materii na przyszłość, gdyby was to interesowało, żeby być może kiedyś pojechać na jakąś sesję, która rozeznawaniu duchów jest poświęcona, a być może wybrać się na rekolekcje ignacjańskie, gdzie w sposób praktyczny, w pewnym sensie możemy powiedzieć, uczymy się rozeznawać duchy. Także to tyle tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to bardzo proszę. Gdyby trzeba było coś wyciąć, to również bardzo proszę to potem zrobić, gdyby się okazało, że powiedziałem coś niestosownego, albo niekoniecznie stosownie się zachowałem. Dobrze, to tyle. Panowie, rozpocznę od takiej anegdoty, ale to nie zupełnie anegdota, bo z życia wzięta. Opowiada ją człowiek, który nazywa siebie pielgrzymem, a jest nim Ignacy z Loyoli. Ignacy Loyola nie wymyślił rozeznawania duchów, żeby znowu było też sprawą jasną. Rozeznawanie duchów obecne jest w Piśmie Świętym, w Biblii, to są rzeczy zdecydowanie poważniejsze. Natomiast dalsze, dłuższe w historii, już zdecydowanie wcześniej obecne. Natomiast Ignacy Loyola na pewno nadał rozeznawaniu duchów bardzo konkretne ramy, rysy. Bardzo mocno je to przeżył na sobie i po prostu się z tym podzielił, pozostawiając nam tak zwane reguły o rozeznawaniu duchów. Stąd też na początek krótka anegdota z jego życia. Zanim Ignacy się nawrócił, był rycerzem. W związku z tym to życie go bardzo cieszyło i jako rycerz dokazywał wielu wspaniałych rzeczy, ale też jak przystało na ówczesnego rycerza, to jest przełom średniowiecza, renesans, był człowiekiem wierzącym po swojemu, po rycersku powiedzielibyśmy. I któregoś razu jedzie na mule, a wraz z nim jedzie Arab i rozmawiają sobie o rzeczach religijnych, rzeczach duchowych. No wtedy ludzie jakoś nie bali się o tych tematach mówić i je poruszali bez jakichkolwiek
podtekstów i bez obawy, że zostaną zaliczeni czy zaszufladkowani do takiej czy innej kategorii. I w czasie tej rozmowy między innymi poruszono pewien temat dotyczący Matki Najświętszej. No oczywiście wizja muzułmanina nieco różniła się od tej, którą przedstawiał Ignacy. No ale w tej rozmowie Ignacy z biegiem upływającego czasu coraz bardziej się zapalał. Arab zauważył, że coś tu może być groźnie, w związku z tym chyba lepiej pozostawić tego człowieka, co zresztą skrzętnie robi, mówi w takim układzie, to ja dziękuję. I odjeżdża do pobliskiej wioski. Ignacy jedzie na tym swoim mule dalej, ale się zastanawia, mówi, no chwila, ale ja chyba nie za bardzo broniłem czci Matki Najświętszej. W związku z tym powinienem wrócić do tego niewiernego, niewierzącego, który swoją postawą i swoimi słowami Matkę Bożą obrażał i wyperswadować mu to już niekoniecznie werbalnie, ale bardzo konkretnie używając sił, które rycerzom są bardzo dobrze znane. Ale mówię, jechać, nie jechać, dobre to rozwiązanie, czy złe? Myślę sobie, nie, zrobię tak. Muł, jeżeli skręci do wioski, która znajduje się w pobliżu, a droga, jak sam zaznacza w swojej opowieści, on to zapisał w takim historii, którą pozostawił po sobie, nazywaną zresztą autobiografią, droga do tej wioski była szeroka, dobra, w związku z tym wydawać by się mogło, że ów muł przede wszystkim tam powinien skierować swoje drogi. I mówię, jeżeli ten muł później pojedzie w stronę tej wioski, no to jest jasny znak z nieba, że powinienem się z tym muzułmaninem rozprawić i sprawę załatwić. Cześć Matki Bożej zostanie jak najbardziej zachowana. Natomiast jeżeli muł jednak uzna za stosowne pójść prosto, no to machnę ręką i maur, arab, muzułmanin ocali swoje życie. No i ku wielkiej radości, choć on był chyba nieświadomy, owego araba mu poszedł prosto. Nie poszedł w stronę wsi, w związku z tym Ignacy nie rozprawił się z owym muzułmaninem. Przytacza tę historię, czy ja przytaczam tę historię, panowie, po to, żeby pokazać to trochę żartobliwy, ale przecież bardzo realny, bardzo rzeczywisty, realny sposób pokazać, co to znaczy, że kwestia rozeznawania jest bardzo mocno obecna w naszej codzienności. Że to nie jest nic wydumanego, że to nie jest jakaś rzeczywistość duchowa, abstrakcyjna, która jest bliska tylko tym, którzy się na tym znają, albo tylko tym, którzy roztrząsają jakieś bardzo poważne problemy duchowe. Nie. Kwestia rozeznawania duchowego dotyczy także naszego bardzo konkretnego życia. W codziennym naszym życiu dostrzegamy przecież, iż podlegamy wpływom różnych impulsów, różnych pragnień, różnych natchnień, poddajemy się różnym uczuciom. Jak sobie z tym poradzić? Od kogo one pochodzą? Skąd one się biorą? Czy jest to wytwór tylko i wyłącznie mojej woli, mojego rozumu, moich, nie wiem, mojego doświadczenia, czy też stoi coś za tym zdecydowanie więcej? Czy potrzebne jest rozeznawanie duchowe w naszym życiu? Z czego ono przede wszystkim wynika, panowie? Z czego ono się bierze? No, rozeznawanie duchowe wynika z samej dynamiki życia duchowego, bo przecież nasze życie duchowe to podejmowanie decyzji. Opowiadanie się za lub przeciw, albo robienie jeszcze jednego kroku dalej do przodu, a nie zatrzymywanie się w miejscu, w którym akurat się znajduje. I wszystko to chcę robić zgodnie z wolą Boga. Bo jako człowiek wierzący chcę żyć według tego planu, który Pan Bóg mi proponuje, który Pan Bóg mi daje, według tych wartości, które Bóg nam pozostawi. W związku z tym się pytam, czy inne moje działanie, taki lub inny mój wybór, czy rzeczywiście jest zgodny z tymi wartościami, które Pan Bóg nam daje, które Pan Bóg nam pozostawił. A więc z jednej strony potrzeba rozeznawania duchowego wynika z samej dynamiki naszego życiowego ducha, a z drugiej strony, i tu uwaga, bo myślę, że musimy trochę nad tym się mocniej zastanowić, wynika z faktu, iż na nasze życie
ma wpływ świat osobowy, pewne siły duchowe osobowe. Podkreślam osobowe, żeby uniknąć skojarzeń, że to może pewna rzeczywistość wirtualna, modne słowo. Siły duchowe osobowe, mam na myśli działanie dobrego ducha i działanie złego ducha. Oczywiście tym dobrym duchem, tego dobrego ducha nazywamy aniołem, tego złego ducha nazywamy szatanem. Powiedziałem uwaga, dlatego panowie, że myślę, że w tym wszystkim świecie trochę chyba gdzieś zatraciliśmy to wyczucie, czy to otwarcie się, albo inaczej współbrzmienie, granie razem z duchem, który podpowiada mi takie czy inne rzeczy. Taka prosta rzecz, panowie, bo żebyśmy tutaj nie chodzili gdzieś w zaświatach, warto się zapytać, czy ja w ogóle modlę się do mojego anioła stróża, bo tym dobrym duchem osobowym jest anioł. Mówimy również o takim aniele stróżu, każdy ma swojego. Ja nie wiem, czy jest aż tylu, czy to jest jeden i oni się jakoś tak dzielą, czy... No nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale wierzę w to, że są panowie. I że każdy ma takiego dobrego opiekuna. Doskonale pamiętamy te troszkę naiwne zdjęcia tego anioła, który pilnuje dzieci, które idą przez kładkę, a tam akurat dwóch desek brakuje, prawda? I ten anioł tam nad nimi się gdzieś pochyla i pilnuje. Czy my w ogóle się o niego modlimy? Czy w ogóle o nim pamiętamy? Bo to byłby taki podstawowy sprawdzian. Ja już nie mówię o jakichś innych rzeczach. Czy faktycznie codziennie na przykład, bo przynajmniej raz w tygodniu odmawiam tę prostą modlitwę, Aniele Boże, stróżu mój. Dlaczego? No bo rzeczywiście, jeżeli te duchy mają wpływ na nasze życie, jeżeli one mają jakiś wpływ na nasze decyzje, przez nas podejmowane, no to czy ja staram się jakąś relację z tym duchem, prawda? Bo to o to chodzi. Czy ja wchodzę z nim w jakąkolwiek relację? Bo to nie chodzi tylko o to, że ja się domyślam, że on działa i że w tej sytuacji była, w tej sytuacji go nie było, ale czy ja go w ogóle zapraszam do mojego życia? I na ile go do mojego życia zapraszam? To rozeznawanie duchów, drodzy panowie, z jednej strony dotyczy wyboru między dobrem i złem, co wydaje się oczywiste, prawda? Ale również dotyczy wyboru między dobrem i jeszcze większym dobrem. Bo można coś zrobić dobrze, a można zrobić lepiej. Albo, jeżeli jest możliwe, no doskonale, o ile doskonałość jest możliwa. I mówimy się, że jest możliwa tam w jakiejś dziedzinie i można coś zrobić doskonale. W związku z tym, to rozeznawanie duchów w takim wyborze ma nam pomóc. Żeby uniknąć zła, to z jednej strony, a z drugiej strony, żeby być może czasami robić coś więcej i lepiej. To więcej i lepiej dla Ignacego Loyoli, bo o nim, jak pan pamiętacie, rozpocząłem i o nim trochę tu będę mówił i generalnie na jego doświadczeniu bazuję. To więcej i bardziej dla Ignacego było bardzo istotne, bardzo ważne, bo on zawsze będzie mówił jezuitom, że jezuici powinni dla Pana Boga robić więcej, doskonalej, lepiej. Takie hasłowo, jednym słowem ujęte w naszym żargonie, mówimy, że jest to magis. Magis, czyli chcę zrobić coś więcej. Nie zadawalam się tym, co jest. Chociaż to jest dobre. Ale to jest za mało. Tym się nie zadawalam. Chcę zrobić krok więcej. Osiągnąłem jeden pułap, to chcę wejść na następny. Osiągnąłem następny, chcę iść jeszcze dalej. No, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tak ważne jest również i to rozeznanie między tym, co dobre, a tym, co jeszcze lepsze. Czy stając przed jakąś decyzją, mogę wziąć takie rozwiązanie i takie, i to wydaje się lepsze, no to właśnie po której stronie się opowiedzieć. Ignacy będzie zawsze zachęcał do tego, żeby robić ten krok więcej i ten krok bardziej. To rozeznawanie duchowe, jak wspomniałem panowie obecne, już jest bardzo mocno w Piśmie Świętym, w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy już: wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozorów zła.
Święty Paweł więc zachęca już nas do tego, żebyśmy badali to, co porobimy, te decyzje, które podejmujemy, żebyśmy byli świadomi, dlaczego je podejmujemy i dlaczego właśnie taką, a nie inną. I czy ona rzeczywiście płynie od dobrego ducha, czy od złego ducha. Kto za tą decyzją tak naprawdę stoi? Oczywiście decyzję podjąłem ja sam, no bo jestem wolnym człowiekiem. Natomiast powiedzielibyśmy tak, kto mi ją podpowiedział? I ja się na nią zgodziłem. Święty Jan natomiast w swoim liście napisze: nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Jasno nawet daje do zrozumienia Święty Jan, że na nasze życie pod pozorem zła bardzo często będzie chciał mieć wpływ zły duch. Oczywiście, że z przyczyn, myślę, jak najbardziej logicznych i nie budzących wątpliwości, zawsze będzie to robił, zazwyczaj będzie to robił pod płaszczykiem dobra. No bo trudno człowiekowi, który chce dobrze żyć, mówić mu zrób coś złego, no bo to jest zbyt ewidentne, żeby się na to zgodzić, prawda? Dlatego takie ważne jest, żeby umieć rozeznać. Bo zły duch, przepraszam za określenie, idiotą nie jest. I on aż za dobrze wie, że musi mądrze i inteligentnie zagrać, abyśmy mogli, aby człowiek podejmujący decyzję opowiedział się po jego stronie. Ignacy natomiast, pisząc o rozeznawaniu duchowym w jednym z listów, będzie pisał tak. Zdarza się często, że Pan działa na naszą duszę, poruszając ją i przynaglając do wykonywania takiej czy innej czynności. Przemawia w głębi duszy bez słów, pociągając ją całą do swojej boskiej miłości w taki sposób, że nie możemy oprzeć się temu boskiemu działaniu. Ale tu możemy się często mylić, ponieważ po otrzymaniu takiej pociechy lub natchnienia dusza pozostanie w stanie radosnego uniesienia. Nieprzyjaciel zbliża się wówczas pod osłoną radości i jasnych barw, by nam dorzucić coś od siebie do tego, co otrzymaliśmy od Boga Pana naszego i by wprowadzić do naszej duszy całkowity nieład i zamieszanie. Kiedy indziej znowu stara się pomniejszyć w nas działanie Boga, przedstawiając nam różne trudności i niewygody, byleśmy tylko nie wypełnili całkowicie tego, co nam zostało ukazane. W tym wypadku konieczna jest znacznie większa uwaga niż w jakimkolwiek innym. Mówiąc więc, panowie, o rozeznawaniu duchów, nie mówimy o sprawie banalnej i sprawie prostej. Zły duch, dobry duch, ten mówi, tamten mówi, ja chwytam, o co chodzi i sprawa rozwiązana. Opowiadam się po jednej lub po drugiej stronie. No nie, takie łatwe i takie proste to nie jest. Stąd też, kiedy mówimy o rozeznawaniu duchowym, trzeba od razu zaznaczyć, iż w takim rozeznaniu przeszkadza między innymi, przeszkadza to, co wprowadza w nasze życie niepokój. To, co prowadza w nasze życie nieład, hałas, rozbieganie, bo rozeznanie duchów potrzebuje ciszy. Ja muszę wejść w głąb siebie i posłuchać siebie. A tego nie da się zrobić, kiedy mam na łbie tysiąc spraw i hałas wali się z lewej i z prawej strony. Proszę więc zauważyć, że już taka pierwsza, prosta rzecz, zewnętrzna powiedzielibyśmy, ale bardzo potrzebna. Z jednej strony zewnętrzna, bo to chodzi o taki ład i spokój zewnętrzny, ale również wewnętrzny. Kiedy ja jestem rozbity wewnętrznie, podjęcie decyzji według rozeznawania duchowej jest szalenie trudne. Ignacy powie więcej, absolutnie nie wolno tego robić. Tylko dopiero trzeba dojść do pewnego stanu duchowej równowagi i dopiero wtedy mogę próbować rozeznawać działanie duchów w moim życiu. W rozeznawaniu duchowym, moi panowie, drodzy panowie, przeszkadza także dowolność i przypadkowość. W rozeznawaniu natchnień, zbytnia spontaniczność, ona jest potrzebna, ale nie za wielka, niezbyt duża. Zbyt duży subiektywizm
Czyli takie patrzenie tylko i wyłącznie przez swój własny pryzmat w rozeznawaniu duchów też nie jest najlepsze. Im głębsze życie duchowe, to wydaje się być oczywiste, tym silniejsze odczucie działania duchów, tym silniej działa łaska Boża, ale też silniej uderza szatan. To jest ciekawe, bo wydawać by się mogło, że jeżeli prowadzę poważne życie duchowe, głębokie, to w pewnym sensie powinien być wolny od uderzeń złego ducha, szatana. A jest, panowie, dokładnie odwrotnie. Im ktoś prowadzi głębsze i bardziej intensywne i powiedzielibyśmy bardziej głębokie i sensowne życie duchowe, tym mocniej szatan w niego uderza. No bo zdecydowanie większą, jeżeli tak można powiedzieć w cudzysłowie, radością szatana jest, kiedy zdobędzie, przepraszam, powiem językiem młodzieżowym, czempiona, a kiedy zdobędzie wróbelka niewiele znaczącego. Stąd też nie dziwmy się, panowie, że nawet jeżeli przystępujemy codziennie do Komunii Świętej, bo jesteśmy uczestnikami Eucharystii codziennej, bo codziennie czytamy Pismo Święte i modlimy się wspólnie z małżonką i z dziećmi i faktycznie jakoś głęboko z tym Panem Jezusem żyje, nie dziwmy się, że mamy pokusy, że mamy rozproszenia, że nam tysiąc głupawych myśli po łbie chodzi i to akurat takich, że czasami wstyd się do nich przyznać. Nic w tym nadzwyczajnego, panowie. A wręcz odwrotnie. Bardzo dobrze. Bo to znaczy, że dobrze działasz. Idziesz w dobrym kierunku. Tylko, no uważaj. Bo jesteś pod niezłym obstrzałem, jeżeli tak można powiedzieć, używając nieco wojskowego języka. Tylko uważaj, bo jesteś pod niezłym obstrzałem. Na czym polega działanie złego ducha, na czym polega działanie szatana? Oczywiście to działanie prowadzi do zła. Nawet jeżeli, panowie, ono niejednokrotnie bywa podawane, co już zaznaczałem wcześniej, pod pozorami dobra. Proszę zauważyć taką sytuację. Myślę, ja bardzo lubię, jeżeli mówię o jakichś przykładach, a potrafię odnaleźć takowy, to bardzo lubię odwoływać się do Biblii. Nie wymyślać jakichś tam cudów na kiju, tylko do tych bardzo konkretnych, biblijnych historii. I takim pięknym, panowie, a to jest geniusz, opisem działania złego ducha jest historia Dawida i jego grzechu z tą piękną kobietą. Z Batszebą, tak jest. Proszę zauważyć, z czego się to wszystko tam zaczęło. Pamiętamy? Pamiętacie? Pamiętacie, oczywiście, że tak. Dawid nie idzie na wojnę i po prostu dla zaczerpnięcia świeżego powietrza wieczorkiem zefirek chodzi po tarasie i widzi piękną kobietę. No Boże kochany, pierwszą w życiu zobaczył? Naga. Też nie pierwszą zobaczył nagą, bo się kąpała, prawda? Nic nadzwyczajnego powiedzielibyśmy. Tym bardziej, że on tych kobiet miał tyle. W związku z tym pierwsza, lepsza, czy jakakolwiek inna, nie powinna była wywołać żadnej reakcji u niego. Czyli powiedzielibyśmy z tego punktu widzenia rozeznawania duchowego, jeśli tak można powiedzieć, sytuacja neutralna, normalna, zwykła, bo też taką była. Bo proszę zauważyć, że problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek się angażuje. Szatan nigdy nie jest w stanie sam zadziałać w naszym życiu, sam w tym znaczeniu, że nie ma takiego przystępu do człowieka, że działa bez naszej woli. O tym jeszcze za moment powiem kilka zdań, bo to jest bardzo ważne. To my mu dajemy ten przystęp, albo mu go nie dajemy. On nam podpowiada, on nas kusi, no właśnie tak jak w wypadku Dawida, ową kobietą, bardzo piękną. I sytuacja, która mogła być absolutnie bez żadnego znaczenia, bo mógł pójść popatrzeć na tamtą kobietę, przepraszam, zagram po męsku, panowie, aha, zobaczcie, no to spodobał, no to poszedł do haremu, wybrał którąś kolejną i swoje męskie potrzeby w tym wypadku zaspokoił, przepraszam za określenie. Mógł to zrobić? No pewnie, że mógł, bo miał takie możliwości.
Natomiast muszę zauważyć, że jemu w głowie zaczyna świtać coś innego. Kto to jest? A coś go to interesowało, kto to jest? No Jola, Baśka, nie wiem, ktokolwiek. Kobieta. I proszę zauważyć, że on zaczyna się nakręcać. Bo co robi? On się musi dowiedzieć, kto to jest. No i mówią mu, że to jest ta i ta. I kiedy dowiaduje się, że to jest Batrzeba, no to ją zaprasza do siebie. I znowu panowie zauważmy, no to nie jest tak, że każdy spotkanie mężczyzny z kobietą, przepraszam, kończy się w łóżku. Ja nie mam tego doświadczenia, ale chyba wy powiecie, że tak nie jest, prawda? Nie jest tak. Zgadza się? Bo mówię oczywiście, że spotkanie mężczyzny, który się nie spotyka ze własną żoną, to z przyjaciółką poszedł na kawę do kawiarni. Jest to możliwe? No jest możliwe, no na litość. Czy nawet na kolację poszli razem, bo coś tam mieli do obgadania, czy no nie wiem, chciał przed nią serce otworzyć, bo coś tam, prawda? Jest to możliwe? No jest. W związku z tym, nawet jeśli on ją zaprasza do siebie, no to jeszcze to tak naprawdę nie musi oznaczać niczego złego. Tylko proszę zauważyć, panowie, jeżeli szatan, bo to szatan mu podpowiada, o tym doskonale wiemy, bo znamy, jak się zakończy ta historia, prawda? Podpowiada, no to on go nakręca. Najpierw, że się nią zainteresował, że dowiedział się, kto to jest, a potem ją zaprasza do siebie. I widać, że chyba tak do końca to on nie tylko ją zaprasza na kolację. Tam szatan uderzył być może bardzo taką rzecz, którą uderzył w pewnego rodzaju zniechęcenie, nudę, którą Dawid przeżywał, bo on nie pojechał na tę wojnę, jak pamiętacie, prawda? Pamiętamy. To jego wojsko pojechało. On siedzi w pałacu, się nudzi jak moc. No bo co ma do roboty? Gdy pojechał ze swoimi żołnierzami, no to musi o nich dbać. Musi się zastanawiać, gdzie wojsko postawić, w jaki sposób tę bitwę rozegrać, czy w ogóle w nią wchodzić, a może w nią nie wchodzić, ile wojska zaangażować, a może poczekać i ściągnąć posiłek, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on tego nie robi, bo tylko wysyła swoich żołnierzy, swoich rycerzy, a sam się nudzi. I szatan w to uderzył, w tę nudę. On z nudu zaczyna robić to, co robić rozpoczął. No ja już tu nie będę kontynuować tej historii, wszyscy ją doskonale znamy, ale jeżeli będziecie mieli panowie chwilę czasu i ochotę, to serdecznie zapraszam. Spróbujcie tę historię przeczytać właśnie pod tym kątem. Jak tam się ta sytuacja genialnie, no z punktu widzenia takiego naszego osoby czytającej, natomiast to jest tragedia i Dawida, i Batrzeby, no chyba się rozumiemy, prawda? Jak ona się tam genialnie rozwija. Jak idzie krok za krokiem, jak widać, jak szatan coraz bardziej go wkręca. Powiedzielibyśmy znowu takim trochę współczesnym, wkręcić kogoś. No i właśnie go wkręca ślicznie. A Dawid się daje wkręcić. Daje się wkręcić i to bardzo długo. Działanie szatana, drodzy panowie, oczywiście prowadzi do zła i szatan wykorzystuje to, iż człowiek jest zraniony grzechem. Stąd też tę ranę w pewnym sensie my cały czas w sobie nosimy. Jest to rana, jak doskonale wiemy, która wraz z kolejnymi naszymi grzechami dziejącymi się w naszej codzienności, ona się powiększa, ona się pogłębia. Czy to jest mój grzech, czy grzech, nie wiem, społeczny, czy grzech wspólnotowy, grzech cudzy, osobisty. Ta rana człowieka się powiększa i szatan wykorzystuje właśnie ten moment, tę lukę. To nasze właśnie zranienie duchowe jest polem do działania dla szatana. W działaniu, tego działania szatańskiego, wiemy o tym doskonale, nie należy bagatelizować. Ale też, uwaga, nie należy przesadzać. Bo nie należy bagatelizować, no bo chociażby jak na tym przykładzie Dawida bardzo wyraźnie widać, że szatan potrafi nas łatwo wkręcić we własną orbitę i w swój własny sposób myślenia, ale również nie należy przesadzać w jego sile,
demonicznej i przypisywać mu siły, której szatan nie ma. Bo szatan zawsze działa w oparciu o jakąś przyczynę. My mu ją dajemy. Szatan sam z siebie nie może działać w człowieku. Nie może nic zrobić bez naszego zaangażowania. W związku z tym uwaga, panowie, to nie jest tak, że my jesteśmy z góry skazani na przegraną. Nie możemy zapominać o jednej podstawowej sprawie, że Chrystus zwyciężył grzech, szatana, śmierć, piekło. I to jest zwycięstwo nieodwołalne. W związku z tym, dlatego mówimy, że szatan nie ma pełnego przystępu do człowieka. Natomiast jeżeli mu pozwolimy, to jest zupełnie inna sprawa. I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Kim jest szatan? No szatan, drodzy panowie, ja tylko przypomnę tutaj kilka określeń z Biblii, bo Biblia bardzo dużo o szatanie mówi. Szatan, przeciwnik Boga, ten, który... i przeciwnik Boga i tych oczywiście, którzy do Pana Boga należą. Szatan, mówimy inaczej również i diabeł, demon, zły duch, kłamca i ojciec wszelkiego kłamstwa, smok, uwodziciel, kusiciel, antychryst, książę tego świata. Pierwszym i podstawowym celem, zadaniem szatana jest oddzielenie człowieka od Boga i skłócenie ludzi między sobą. Dlatego oskarżenia, dlatego oczerniania. Dlatego, panowie, wszędzie tam, gdzie jest kłótnia, gdzie nie ma jedności, tam nie ma Bożego Ducha. Kto jest ojcem niepokoju i kłótni, kto jest ojcem braku jedności, rozbijania jedności, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem. To bardzo ważne, drodzy panowie, nawet i niejednokrotnie w naszych wspólnotach. Abstrahuję od waszej, bo wasza jest idealna. Ale bywa, panowie, tak, że wspólnoty nie są idealne, że właśnie ktoś wprowadza dziwny niepokój. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że to jest szatan, nie przesadzajmy. Ale że być może ktoś tu próbuje rozbijać jedność, czy za bardzo nie daje się prowadzić złemu duchowi. Warto wtedy to rozeznawać i warto się nad tym wtedy zastanowić. Może się chwilę zatrzymać i rozeznać wtedy sprawę. Bo tam, gdzie są podziały, gdzie nie ma jedności, tam Pana Boga nie ma na pewno. W czasie kuszenia szatan oskarża Boga przed człowiekiem, że Bóg nas zniewala, że Bóg człowiekowi nie daje wolności, ale również szatan oskarża człowieka przed nim samym. Że nie ma człowieku dla ciebie ratunku. No takim klasycznym przykładem jest Judasz, który zgodził się na to. Uwierzył, że nie ma dla niego ratunku. Dlatego też po uświadomieniu sobie tego, co zrobił, jak mówi Pismo Święte, powiesił się, popełnił samobójstwo. Ale patrząc od innej strony, pozytywnej, w genialny sposób Pan Jezus to rozgrywa w relacji z Piotrem. Piotr, który pewnie też miał problem z wybaczeniem sobie samemu, że zdradził Pana Jezusa. Prawda? W związku z tym, co Pan Jezus robił w tej rozmowie, w tym dialogu genialnym, zresztą przepięknym, kiedy się pytał mnie, co robi? No właśnie chce przywrócić Piotrowi wiarę w samego siebie. Bo to jest najważniejsze dla Piotra w tym momencie. Uwierzyć w siebie, że mnie jeszcze stać, że ja jeszcze potrafię kochać, że ja jeszcze potrafię być dobrym. Bo szatan robi dokładnie coś odwrotnego. Próbuje wmówić człowiekowi, że ty się już do niczego, chłopie, nie nadajesz. Twoje życie jest przegrane. Śluz, czyż, kropka, zamknięte. To jest szatańskie. To nie jest Boże. Bóg działa dokładnie odwrotnie. Stara się zawsze dać człowiekowi nadzieję, żeby człowiek mógł na nowo uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że stać go jednak na dobro. Panowie, bo czas leci, noc się posuwa, żeby
nie przeciągać. Ja pozwolę sobie teraz zacytować dwie, trzy reguły rozeznawania duchów świętego Ignacego Loyoli. To, co powiedziałem w tej chwili, to bardziej skupiłem się na złym duchu, ale może dlatego, żebyśmy sobie uświadamiali, panowie, że on naprawdę, że mu naprawdę zależy na nas i że on naprawdę chce od Pana Boga odciągnąć, bo to, że dobry duch ma na swoją opiece, to mam nadzieję, że o tym wiemy i o tym się nie musimy przekonywać. Natomiast nie wolno nam też napomnieć o działaniu złego ducha. Nie dlatego, żeby się straszyć, broń Boże, daleki jestem od tego. Ale po to, żeby go nie bagatelizować. Co mówi święty Ignacy, jeżeli chodzi o rozeznawanie duchów? Czyli właśnie od tego rozeznanie, kto mi podpowiada, czy, że mam się zachować tak czy inaczej, dokonać takiego czy innego wyboru. Ignacy zostawił kilkanaście reguł, ja przeczytam dwie, trzy z tych reguł. Ludziom, i może to się właśnie panu Mariuszowi spodobało, dlatego mnie zaprosił, bo o tym mówiłem. Ludziom, którzy z jednego grzechu ciężkiego wpadają w drugi grzech ciężki, nieprzyjaciel zazwyczaj ukazuje pozorne przyjemności. Sprawia, że sobie wyobrażają radości i przyjemności zmysłowe, żeby ich bardziej utrwalić i umocnić w ich wadach i grzechach. Czyli mówiąc krótko, kiedy ktoś trwa w grzechu ciężkim, no to szatan robi wszystko, żeby mu go pokazać w jak najpiękniejszych barwach i kolorach. Robisz dobrze, bo to ci daje przyjemność, to ci daje zadowolenie. Zobacz, jesteś szczęśliwy, spełniłeś się, ktoś cię docenił, ktoś cię zauważy, patrz, jaki jesteś ważny. W tych samych osobach, czyli w tych osobach, które popełniły grzech ciężki i trwają w tym stanie, w tych samych osobach duch dobry działa w przeciwny sposób, kłując i gryząc ich sumienie zgodnie z naturalną zdolnością ich rozumu do poprawnego sądu. To jest to, panowie, co nazywamy wyrzutami sumienia, prawda? Mówimy, że ktoś ma wyrzuty sumienia. No te wyrzuty sumienia to jest nic innego, jak właśnie działanie dobrego ducha, który mówi, stary, nie tak. Zrobiłeś świństwo. Musisz się z tego wytarachać. Musisz ludzi przeprosić. Musisz się pozbierać. Stać cię na to. Możesz. Dasz radę. Uwierz w siebie. Bo szatan będzie mówił dokładnie nie, odwrotnie. To jest niestety, panowie, między innymi problem, nie jestem specjalistą, ale między innymi problem uzależnienia na przykład alkoholowego. Ja się już nie podniosę, prawda? W związku z tym znowu piję. Czy oni nie chcą przestać, ktoś, kto jest uzależniony od alkoholu, czy nie chce przestać pić? Chce i to bardzo. Tylko on mówi, no nie stać, nie dam rady. Ja się już nie nadaję do tego. Zostawcie mnie. U osób, które usilnie zmierzają do oczyszczenia się ze swoich grzechów i do coraz większej służby Bogu, naszemu Panu, dzieje się odwrotnie niż w pierwszej regule. Wtedy bowiem właściwością złego ducha jest dręczenie i zasmucanie i stawianie przeszkód, niepokojenie fałszywymi argumentami, byleby tylko nie potępić, nie postąpić naprzód. A właściwością dobrego ducha jest dawanie odwagi i siły, pociech, łez, natchnień i spokoju, łagodzenie i usuwanie przeszkód, żeby postępować w dobrym. Czyli jeżeli ktoś trwa w Bogu, jest w stanie łaski uświęcającej, że użyje takiego technicznego, teologicznego języka, to wtedy dobry duch mówi, robi wszystko, żeby taki człowiek czuł się wewnętrznie duchowo dobrze, spokojnie. Szatan natomiast robi wszystko, żeby go z tego wybić, czyli go kłuje. Czyli tutaj te wyrzuty sumienia w cudzysłowie polegałyby właśnie na tym, żeby wybić nas z tego, co dobre, sprowadzić nas z tej dobrej drogi i nakierować złą. I to jest działanie szatana. Stąd też Ignacy będzie tutaj mówił o pociechach duchowych i o strapieniach duchowych. Pociecha, czyli stan pełnego duchowego pokoju, stan pewnej duchowej radości wewnętrznej, a strapienie duchowe, no to właśnie takie rozdrażnienie, to niepokój, to czuje się źle,
ale proszę zauważyć, że niekoniecznie zawsze pociecha pochodzi od dobrego ducha i niekoniecznie zawsze strapienie pochodzi od złego ducha. Prawda? I tu już widać kolejny, że tak powiem, stopień w tych schodach rozeznawania duchów. Czy naprawdę potrzeba dużego doświadczenia, głębokiego wniknięcia w siebie, żeby rozeznać, czy ten dobry błogostan, aby na pewno pochodzi od dobrego ducha. A może pochodzi od złego. To muszę rozeznać ja sam. Opisując w regułach, jak działają, w jaki sposób działa zły duch, panowie, to tak trochę humorystycznie, ale to jest w tej książeczce, w związku z tym chętnie to zacytuję, bo działanie nieprzyjaciela Ignacy porównuje nieprzyjaciela szatana, jego działania porównuje do kobiety, do zachowania kobiety. Proszę bardzo, w jaki sposób Ignacy to opisuje, panowie. Posłuchajmy. Nieprzyjaciel zachowuje się jak kobieta, która ma słabe siły, ale mocne chęci. Właściwością kobiety jest, że kiedy podczas kłótni z jakimś mężczyzną ten się okaże być silnym, traci ducha i ratuje się ucieczką. A kiedy jest przeciwnie i mężczyzna traci ducha i ucieka, ogromnie wzrasta gniew, mściwość i gwałtowność kobiety. Tak też nieprzyjaciel słabnie i traci ducha i ucieka ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w sprawach duchowych nieustraszenie się upiera pokusom nieprzyjaciela, postępując w całkiem odwrotny sposób. Aby jeżeli przeciwnie, człowiek odprawiający ćwiczenia, tu chodzi o rekolekcję, zaczyna odczuwać trwogę i tracić ducha, kiedy cierpi pokusy, nie ma takiego dzikiego zwierzęcia na powierzchni ziemi, jak nieprzyjaciel ludzkiej natury, kiedy realizuje swoje przewrotne zamiary z tak wielką złośliwością. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego Ignacy tutaj działanie złego ducha porównuje do działania kobiety. No widocznie się na tym trochę znał, skoro tak pisze, to wy, panowie, potwierdzicie albo zaprzeczycie. Natomiast no, pokazuje, jak działa zły duch. Jeżeli w sposób jednoznaczny, wyraźny się mu człowiek przeciwstawi, ucieka, znika, nie ma. Ale kiedy tylko trochę popuścimy, kiedy trochę tylko wejdziemy w nim w dialog, kiedy tylko troszeczkę się wycofamy, no to wiedzieliście, nie ma bardziej mściwej, bardziej zaborczej i istoty, która człowieka by atakowała, żeby go tylko omamić i żeby go tylko na swoją stronę przeciągnąć. Nieprzyjaciel zachowuje się podobnie jak dowódca. Nieprzyjaciel, czyli cały czas mówimy o szatanie, o złym duchu. Zachowuje się podobnie jak dowódca, który chce zwyciężyć i zebrać łup. Dowódca bowiem i wódz wojska zakłada obóz i po zbadaniu sił i położeniu zamku atakuje go od najsłabszej strony. W podobny sposób postępuje nieprzyjaciel natury ludzkiej. Krąży, bada ze wszystkich stron wszystkie nasze cnoty teologalne, główne i moralne i atakuje nas oraz próbuje zwyciężyć tam, gdzie nas znajdzie słabszymi i gdzie nam więcej brakuje do zbawienia wiecznego. Zauważmy więc, panowie, jak szalenie ważną rzeczą jest znajomość samego siebie. Znajomość swoich, powiedzielibyśmy, mocnych stron i słabych. Bo ta znajomość może nam pomóc właśnie w rozeznawaniu, gdzie uderzy zły duch i od jakiej strony będzie starał się nas kusić. Którą stronę będzie starał się nas pociągnąć, żeby odciągnąć nas od Pana Boga. Panowie, trochę w tej konferencji, czy w tym dzieleniu się moim doświadczeniem rozeznawania duchów, może to wszystko było takie trochę, panowie, nie do końca składne, ale w tym wszystkim myślę, że udało się zauważyć jedną podstawową sprawę. Raz. Działania duchów na nas i że jesteśmy w pewnym sensie polem ich walki, ścierania się i to na nas oni jak gdyby trenują, nie tyle trenują, co ćwiczą, a my wchodzimy w dialog albo z jednym, albo z drugim. I reguła rozeznawania duchów chce nam pomóc w tym,
żeby opowiadać się zawsze po stronie tego, który prowadzi nas do Pana Boga, a więc do celu naszego życia. Jeżeli tutaj później trochę zwróciłem bardziej uwagę na szatana, no to dlatego, o czym mówiłem wcześniej, bo o działaniu dobrego ducha jesteśmy mocno przekonani. Co do złego, różnie to bywa. Nie dziwmy się, że ten zły duch nas atakuje, bo jak powiedziałem wcześniej, tak naprawdę to jest oznaka tego, że pragniemy postępować w rozwoju życia duchowego, że o ten rozwój się staramy, dlatego tak zły duch o nas wtedy walczy i o nas się stara. I o nas zabiega. Panowie, warto byłoby się więc może zastanowić nad pierwszą podstawową rzeczą. Czy w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek duchy osobowe, podkreślając ten fakt osobowy, pamiętamy, chodzi o to, że nie jest to rzecz wymyślona, wirtualna, teoretyczna, ale że są to bardzo konkretne duchy istniejące. Niezmaterializowane tak jak my, ale istniejące i działające. Czy w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że działają w moim życiu? A jeżeli tak, to w jaki sposób ich doświadczam? Czy potrafiłbym określić, nazwać jedną, drugą, trzecią, piątą, szóstą sytuację, w której mógłbym powiedzieć, aha, tutaj działał dobry duch, tutaj prawdopodobnie działał zły duch. Czy umiałbym tę sytuację nazwać? W jaki sposób one oddziaływały na mnie? W jaki sposób ja się zachowywałem? Bardzo wielką pomocą, panowie, w takim rozeznawaniu jest rachunek sumienia. Ale nie taki pobieżny, że tam zrobiłem to czy tamto raz czy dwa razy, albo w ogóle, tylko z takim spokojnym właśnie rozeznaniem i zastanowieniem się, dlaczego akurat zachowałem się tak, a nie inaczej. Dlaczego zrobiłem tak, a nie inaczej. Bo to, że zrobiłem taki, że zrobiłem w ten, a nie inny sposób, to wiem. Ale dlaczego tak zrobiłem? Dlaczego tak się działo? Dlaczego uległem albo nie uległem? I kiedy, panowie, próbujemy robić takie rozeznawanie duchów, to czasami warto zrobić sobie bardzo proste ćwiczenie. Mam przed sobą sprawę, którą rozeznaję, to rozeznaję, dzielę kartkę na połowę i piszę za i piszę przeciw. Za tą sprawą. I przyglądam się tym rzeczom, które mnie skłaniają ku temu, żeby coś zrobić i które mi, i tym, które mi mówią nie, nie rób tego. Bo Ignacy tak naprawdę nauczył się rozeznania duchowego w sytuacji swojego życia dosyć trudnej. I kończę. Mianowicie leżał chory w łóżku. Był ranny w bitwie. Ta noga, ranną nogę, ona mu się tam goiła, nie goiła, cuda nie widy. Strasznie długo w tym łóżku leży, nudzi się znowu jak mops. I czyta książki, ale w domu są tylko dwie książki, czy tam jedna, nawet nie pamiętam. Załóżmy, że dwie. Biblia i na pewno i Żywoty Świętych. I Ignacy zastanawia się nad swoją przyszłością, bardzo pragnął być na rycerzem. Zastanawia się nad swoją przyszłością, no i leży sobie tak marzy, co też będzie, jak będzie tym rycerzem, jak wrócić z powrotem na ten dwór, jak będzie mógł walczyć w tych pojedynkach. Jak kobiety będą go podziwiały, jak będzie zwyciężał, jakie to będzie fantastyczne, jakie to będą te przyjęcia, potem te uczty, te wińska, te dziki, sarny i wszystko razem wzięte. I to jest jeden jego sposób myślenia. Ale potem bierze do książki, do ręki książkę, czyta rozeznanie, nie rozeznanie duchu, tylko Żywoty Świętych. I między innymi czyta życiorys Franciszka z Asyżu i Dominika. I zastanawia się, a może by tak jak oni? Też zawalczyć, ale na takim polu duchowym. I dochodzi do następującego wniosku, że kiedy myśli o tych sprawach, nazwijmy je przyziemnymi, czyli tych rycerskich, daje mu to bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo radości, ale ta radość szybko znika. Potem znowu się nudzi. Natomiast kiedy myśli o tych rzeczach,
gdzie mógłby się zasłużyć bardziej walcząc, walcząc duchowo o zbawienie dusz, jak on to powie, wtedy może ta radość nie jest taka mocna, ale jest trwała. Ona trwa. Ona jak gdyby się nie kończy. Czyli on cały czas w tym smakuje. To mu się cały czas podoba. Nie tylko w 5 minut, jak tam wygrał ten pojedynek i zjadł kurczaka, tylko podobało mu się cały czas, że tak jak Franciszek będzie ubogi, że tak jak Dominik będzie pięknie mówił, że tak jak Franciszek będzie boso chodził i tam przemierzał te wiochy w lewo i w prawo, o i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do wniosku, aha, że w takim układzie, no ktoś mu to podpowiada, prawda? Kto chce jego dobra? Czy ten, który mu mówi o tym życiu takim dworskim, no ale tego potem właśnie trochę zniesmacza? Czy może ten, który jednak proponuje zdecydowanie trudniejsze życie, ale które przynosi więcej szczęścia, więcej radości i spełnienie? I między innymi na tej bazie Ignacy dochodzi, uczy się jak gdyby, sam na sobie. Uczy się rozeznawać duchy, które podpowiadają to, a które podpowiadają tamto. No i znowu, panowie, można byłoby spokojnie wymyślić sobie jakąś sytuację, bardziej czy mniej realną, a może bardzo konkretną ze swojego życia i rozpisując za i przeciw, zobaczyć, co się też we mnie dzieje. No prosta rzecz, może taki przykład. Czy jechać na wakacje do Tunezji, to nie odpada, bo tamten, gdzie? Do Grecji. Czy jechać do Grecji, prawda? No tak, za to jest piękne słońce, lazurowe tamten niebo, skały białe, Atos, parę jeszcze innych rzeczy, prawda? Łuzi do picia, no parę spraw innych jeszcze, jakieś sałatki greckie. Żona zadowolona, dzieci opalone. Po przeciwnej stronie co pisze? No brak kasy, no trochę boję się, bo tam są serpentyny, nie lubię jeździć, prawda, po serpentynach, samochodem. No troszkę wymyślam, przepraszam. Ale robiąc takie rozpisanie problemu, mogę zacząć odczuwać powoli w sobie, bo raz, że to mogę zrobić rozumowo czysto, ale rzeczywiście, że tak. No i też mi coś z tego wyjdzie, prawda? My jesteśmy ludźmi, mężczyźni, bardzo konkretnie podchodzą do życia, w związku z tym też mi coś z tego wyjdzie. Ale też spróbować zobaczyć, jak ja duchowo się wtedy czuję. Co tak naprawdę mnie pociąga? Co będę odczuwał? Czy tak jak Ignacy, będę, aha, fajna ta Grecja, ale spłynie? A może jednak nie pojedziemy do Grecji, tylko pojedziemy, no nie wiem, do Sulistrowiczek i też będzie świetnie, prawda? No przykład może głupi, banalny, przepraszam, ale pokazuje, że również i w ten sposób, panowie, można podejść, pomóc sobie w podejmowaniu decyzji. Czy duchy na mnie działają, czy potrafię to nazwać, czy widzę ich działanie, zrobić sobie takie ćwiczenie, rozpisując sobie za i przeciw i badać swoje wnętrze. Tylko uwaga, to co powiedziałem w czasie konferencji, tu potrzeba, panowie, i cierpliwości, i czasu, i takiego spokojnego wniknięcia w siebie. Tego się nie da zrobić, wpadając z pracy, rzucając torbę w kąt i siadając na 5 minut w fotelu. Jeszcze telewizor z tyłu chodzi. No to tak się tego nie da zrobić. To trzeba spokojnie się nad tym zastanawiać. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za zaproszenie i wszystkiego najlepszego, drodzy panowie, na święta.